Końsy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafe Card oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku paczkowej ruletki. 16 punktów na moim koncie, 19 punktów potrzebuję, żeby mieć mistrzostwo. Awans już mamy, 3 mecze do końca, więc dzisiaj praktycznie wyjaśni się już wszystko. Ostatnie wyniki bardzo fajne, 4-1, 4-0, wygrana też 4-3, więc jeśli w tym odcinku uda mi się wygrać przynajmniej jedno spotkanie, to otworzę aż 3 paczki, ponieważ za awans, za mecz wygrany i za mistrzostwo. Także mam nadzieję, że to mi da takiego wtedy boosta fajnego do moich składów. Oczywiście skład z kosztą na razie najlepszy, Douglas jest niesamowity. Przejdźmy do pierwszego spotkania, no i trzymajcie kciuki, żeby udało się wygrać. No dobra, mamy naszego pierwszego przeciwnika i zobaczmy, 4-3-3, piąty wariant. Bardzo fajny składzik, Sterling na skrzydle, na drugim Bolasie. Oj, tutaj będzie mógł pokręcić troszkę na skrzydełkach Benteke w środku, który jest naprawdę bardzo fajny w tej FIFA. Ja w tym składzie nie przyczepiłbym się do niczego. Może być ciężko, ja gram moim składem 4-5-1 w formacji oczywiście z Douglasem Costą na skrzydełku. Oj, może być szansa na pierwszą bramkę, zobaczmy po ziemi! No co to było za podanie? Dlaczego to tak dziwnie poleciało? Nacisnąłem 3 razy, myślałem, że dołoży tylko piłkę mój napastnik w ogóle, którego zaraz muszę zmienić, oczywiście wpuścić Bossettiego, ale nic z tej akcji nie wyszło. Patrzcie, jak to ładnie można zrobić. Cyk, cyk, cyk i brameczka. Aj, prawie wyszło. Może z dystansu Guarinem bym tak huknął. Uuu. Patrzcie, jak ładnie wjechał Costa. Uderz to jeszcze, no dwie wspaniałe interwencje bramkarza. Ale pierwsza dobra akcja Costy. Co goś robi, co goś robi w tym polu karnym. Ale ma farta kolej, że ja jeszcze nie strzeliłem bramki. No, Bossetti, pierwszy kontakt z piłką, Bossetti zablokowany, będzie rzut rożny? Nie, ale tutaj fajna okazja, może, ajajaj, zmarnowałem to. No, może teraz podanie do Isco, piłka trafiła go w piętę, gdyby on sobie to lepiej przyjął. Może gdyby to podanie było troszkę dokładniejsze, to byłoby idealnie na sam praktycznie. Będzie dobra okazja z rzutu wolnego, 37 minuta spotkania. Czy Kliści to strzeli? Nie mam pojęcia, ale zobaczmy, kto jeszcze tutaj ma dobre rzuty wolne. Guarin, no oczywiście, jak mógłbym zapomnieć o Guarinie. Guarin. Ale zobaczcie, jak fajnie zostawił Isco. I tu jest też zawodnik niepilnowany. O kurde, teraz się tam aj! Teraz tam już ładnie podeszli, ale to zmarnowałem, przekombinowałem po prostu. Tym razem rzut wolny, jak dla mnie, z lepszej odległości, bo wolę właśnie, jak stałe fragmenty gry są troszkę z dalsza. I zobaczmy, czy się uda strzelić Guarinem. Oby to weszło jakoś ładnie. Guarin! O, ale obronił! Kolejny rzut wolny, ale koleś faulować teraz zaczął. No nie radzi sobie, tu jest tuż przed polem karnym. Tylko nie wiem, czy ja zdążę uderzyć tak fajnie, jakbym chciał, ale spróbujmy. Klisi, może ty też jednak trafisz. Co to był za rzut wolny? Teraz bramka, to musi... Nie wierzę w to, co zrobił Guarin. Jakim cudem ty tak to uderzyłeś? No, Guarin teraz do Isco. Isco w polu karnym. Isco lewa noga, prosto w bramkarza. Jeszcze to złapał! Jakie gość ma interwencję w tym meczu? No, Isco... Niepotrzebnie zszedłem tutaj do boku, jeszcze mogłem już uderzać. Dawaj, Bossetti, dasz radę, wierzę w ciebie. Bossetti, po co ja tam schodziłem? Ale w sumie doganiał mnie już koleś, także... jestem zły, bo nic nie wychodzi właśnie. No i niestety mamy koniec spotkania. Zobaczmy, kto był najlepszy zawodnikiem, Begovic, jego bramkarz. W sumie to się nie dziwię, zobaczmy ile obron. Jak to wyglądało. 8 razy bronił jego bramkarz, a mój 6. Tylko pamiętajcie, jakie on miał podwójne parady. No cóż, idziemy zakręcić ruletką, zobaczymy, co stanie się teraz. Oby wypadło na czerwone pole. No niestety mamy Quixel, także czerwonego pola nie było, więc paczka, którą otworzę, zostanie cała w zupełności skwixelowana. Nie mogę z niej zabrać ani jednej karty, jak też wiecie, i zobaczmy, kto był w środku. Jest okej, jest okej, nie będzie źle. Frey, jakby miał 4 gwiazdki, to naprawdę fajny grajek, ale no w sumie 3 też są spoko. Dobra, quixelujemy wszystko i pora na drugie spotkanie. Teraz już muszę wygrać. Oczywiście końców, no niestety nie mogę skwixelować, więc je muszę sobie zabrać.
No dobra, drugi mecz przed nami. Zobaczmy skład mojego przeciwnika. 4-1-2-1-2. Formacja oczywiście BPL. Bardzo fajny składzik. No, powiem wam, strasznie lubię Shaqiriego. Bardzo, bardzo fajnie mi się grało nim. Szczególnie w tamtej FIFA. W tej już może troszkę mniej nim grałem. Ale na przykład nie potrafię totalnie grać Remium. Jak mam Remiego na ataku, no po prostu nie potrafię grać tym kolesiem. No dobra, czy Costa stąd potrafi umieścić piłkę w siatce? Zobaczmy, Costa! Piękny strzał znowu z rzutu wolnego w tym dzisiejszym odcinku, no ale znowu nie wpada piłka do siatki. Jeszcze raz Douglas, dawaj, może w końcu siadnie, chociaż teraz za bardzo w środek, ale tamten pierwszy strzał o wiele ładniejszy. Teraz bramka, to musi być gol! Pięknie! Gram składem brazylijskim, zapomniałem wam powiedzieć, także naprawdę 4-3-3, piąty wariant chyba to jest ten skład, naprawdę fajnie mi się gra. I zdecydowanie najbardziej z tych moich ofensywnych, oczywiście oprócz skrzydeł, lubię tego fałszywego napastnika, mówię fałszywego, bo tam jest ta pozycja CF, tym Mossoro, bardzo fajnie się nim gra, do tego 4 gwiazdki ma, więc nie dość, że jest zwinny, ma 4 gwiazdki sztuczek, to też fajne wykończenie w sumie, może nie ma najwięcej pace'a, ale karta jest spoko według mnie. O, dobra piłeczka do Costy, Costa tylko to ogarnił ładnie, jeszcze raz w drugą stronę. I mamy faul! Tak jest, rzut karny, ale go tam zakręciłem w polu karnym. Ho, ho. No dobra, Costa, tylko żebyś to ładnie teraz przymierzył i będzie brameczka. Oczywiście, 2-0, 26 minuta spotkania. Zrobimy sobie zmiany od razu. Cofniemy tego Mossoro tutaj na CMA, a na atak tym razem wejdzie... Kurczę, nie dałem sobie go na ławkę rezerwowych, bo Setti trochę zmęczony. Dobra, niech tym razem to będzie Hernani i wpuścimy sobie jeszcze Parolo. O, tutaj. Czego się zmienił? Parolo, tutaj miałeś być. No wejdź. Halo. Obraził się czy co? Jak Costa? Oczywiście chodzi o Diego, który rzucał koszulką w Mourinho. Jeśli nie widzieliście w ostatnim meczu z Tottenhamem, to sobie obczajcie, o co chodzi. Mossoro z dystansu! No mówiłem wam, ten koleś jest niesamowity. 36 minuta, mamy 3-0, ale piękna bramka, jeszcze raz sobie muszę zobaczyć. Ale huknął w samo okienko praktycznie, pod poprzeczkę. Oj, kolejna fajna akcja, może być następna bramka? Uderz, no do góry, podskocz debilu, co on zrobił przy tej dobitce? Oj, chyba bramka kontaktowa, o proszę, 3-1, Romeo Lukaku. 3-2. I tym razem, nie no, znowu Lukaku! Ej, koleś, weź się uspokój. No bez jaj. Zobaczcie, ilu obrońców tu było, jeszcze po krótkim to zmieścił. Oj, trzeba się wziąć do gry, bo tak być nie będzie. Dawaj, Mossoro, bo oni bez ciebie to sobie po prostu nie poradzą. Tak jest, Hernani, 4-2, piękna odpowiedź. Czyżby Błaszczykowski, który został wpuszczony nie tak dawno. Błaszczykowski, to była setka, powinna być bramka, byłoby już po meczu. No kurde, co za dupek, 4-3. I chyba nawet Walker bramkę strzelił. Co on tutaj robił? Zapędził się z obrony. I to dość daleko. No i teraz będę musiał uważać. Ostatnie minuty spotkania. 10 minut chyba dokładnie do końca. Oczywiście plus to, co sędzia doliczy. Muszę utrzymać ten wynik. Nie mogę żadnego głupiego błędu w obronie pełnić. Ustawmy sobie tutaj ultra defensive. Pięknie, mamy koniec spotkania. Udało się zdobyć mistrzostwo. Udało się awansować Mossoro Man of the Match. Dwie brameczki i czy jeszcze miał jakąś asystę? Tak, jeszcze do tego jedna asysta. No i tutaj mam jeszcze potwierdzenie tego, że zdobyłem tytuł, 20 punktów, 6 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażka. To jest moja jedna, jedyna porażka na razie w tej serii, także no póki co myślę, że idzie dobrze. Idziemy otwierać paczki, zobaczymy co będzie w środku. No dobra, pamiętajcie, otwieramy 3 paczki. Awans, mistrzostwo i zwycięstwo, wszystkie wędrują do mnie. W pierwszej paczce mamy Gargano. No to nie jest dobra paczka, powiem wam. Paczka numer 2 z Aguero na okładce, że tak powiem. Ostatnio udało się Aguero trafić w paczce, którą dostałem za draft, którym odpadłem. No co to za słabe paczki w ogóle mają być? What? No dobra, trzecia paczka i nie wydaje mi... A wiecie co, otworzymy za FIFA Points. Dlaczego by nie? Zostało mi 300, więc akurat sobie jeszcze wykorzystam. No i kto będzie w środku? Bramkarz, serio? No nie, po co mi Sommer i Collins? Fer akurat jest spoko, tylko że szkoda, że Queen's Park już nie gra w BPL. Mamy jeszcze jakieś stroje, które sobie ustawię jako aktywne, no niestety. Za te paczki nie ulepszę żadnego mojego składu. Widzimy się kolejnym razem w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić lajka.
I co, przed nami Liga Piąta, więc jesteśmy w połowie serii. Trzymajcie się, na razie i piona.